Sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer. Trenerze, jesteśmy drużynowym wicemistrzem Polski w sezonie 2023. Proszę powiedzieć, czy jest trener koniec końców tego srebrnego medalu zadowolony? Powiem tak, walczyliśmy o złoto w tym sezonie i to się nie udało. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, które towarzyszyły nam właśnie w tych najważniejszych momentach, to chyba możemy być dumni ze srebra. Zwyczajnie dumni. A jestem dumny z tej drużyny, dumny z tych chłopaków. W tych najtrudniejszych momentach pokazali jakimi są ludźmi, jakimi są zawodnikami. Pomimo kontuzji zrobili wszystko, żeby wystąpić w tym finałowym spotkaniu i powalczyć. I z tej walki najbardziej jesteśmy dumni. Bo wiemy, że zmagali się z kontuzjami, jechali z bólem, ale podjęli decyzję, że podejmują rękawice. Dziękuję wam bardzo, chłopaki. Czapki z głów. Trenerze, czy jest albo był jakiś moment taki szczególny, co trenerowi zapadnie w pamięć po tym sezonie? Czy któryś mecz może? No, chyba ten półfinał z Toruniem. To był taki mecz, który chyba będziemy długo pamiętać. Trenerze, były już podziękowania dla chłopaków. Cały sezon świetnie jechali, ale też są jeszcze kibice, którzy robili tutaj po prostu cały sezon nieprawdopodobną atmosferę. To prawda. To prawda, kibice to nasz ósmy zawodnik i nie boimy się o tym mówić, bo oni są z nami zawsze. Czy idzie nam dobrze, czy trochę gorzej, oni są zawsze z nami i niosą nas swoim dopingiem i jest nam wtedy dużo łatwiej. Super, dzięki i gratulacje. Dziękuję bardzo.